Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam was w Not Sobery, słuchajcie. Tak jest, tak jest, tak jest, kolejny odcinek Not Sobery, no i dzisiaj mamy Simwinek, pamiętacie, tak skończył się poprzedni odcinek, także kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i słuchajcie, lecimy, jak widzicie, ja tutaj troszeczkę przygotowałam nasz domek. Tutaj trochę dałam jakieś takie, wiecie, tynie, duchy, jakieś pająki. Tutaj też jakieś światełka wiszą, także wiecie, przygotowałam się. No i przygotowałam również imprezę, a raczej to Mercy przygotowała, także dzisiaj idziemy na upiorne przyjęcie do Vampire Bar Club. Tak, vampire. Także słuchajcie, dzisiaj jest impreza, no i co za tym idzie, że Holly, słuchajcie, już praktycznie kończy studia, bo ona w czwartek ma egzamin, w sumie to jutro, więc trochę tak średnio z tą imprezą dziś, no ale cóż, to uznajmy, że to jest właśnie taka troszeczkę też jej impreza pożegnalna, w sensie na koniec, na zakończenie studiów, czy coś w tym stylu. Dobra, ty jesteś, zabawy ci brak, a weź sobie tutaj spróbuj, weź przysmak. A ty co tak stoisz? Byś coś zjadła? Proszę zjeść resztki, bo jesteś głodna. Chodź tu. Gdzie ty idziesz? Gdzie jesteś? Halo? Holly? A, tu jesteś. Chodź, chodź, chodź. Także pozapraszaliśmy znajomków. No i dzisiaj będzie impreza. Dokończ czytanie książki. Holly, ty zanim właśnie tutaj impreza i w ogóle, bo imprezę dałam o 20. Ogólnie, jak pamiętacie, Holly zbiera takie rzeczy. Ja myślę, żeby jej zwinąć do wyposażenia te takie o... Tu jest w ogóle jakaś czaszka, to ją też możemy zwijać. Holly pozwija na chatę, słuchajcie, jakieś różne tutaj dary. Też takie laleczki, fajnie by było, słuchajcie, mieć. To jakieś jajo. Co to? Co to się dzieje? Co to się dzieje? Styl życia zagrożone. A czy ty tutaj coś... co, wzięłaś ten przysmak? Czy nie? Czekajcie, bo na tej parceli są takie różne fajne rzeczy, fajne dropy, słuchajcie. Więc można by było, od takie laleczki też zbieraliśmy, pamiętacie? Dobra, a na górze coś mamy. Początek semestru. No tak, dla Mercy to jest dopiero początek semestru. A czy w naszym pokoju coś jest? Myślę, żeby schować zdjęcie, bo ja oczywiście o nim później zapomnę, jak zawsze. Więc warto by było, słuchajcie... Chciałabym się pobawić w to zbieranie takich różnych dziwnych rzeczy, ale będziemy się na pewno bawić w zbieranie, słuchajcie, w zbieranie czego? Pocztówek, tak, bo tak jest nawet w tej generacji, sprzątni. A, ja zapomniałam, że już są te paznokcie, ten nowy styl, dzień w spa ulepszony, a my przecież z Holly musimy wewnętrzną harmonię, więc spoczko, na paznokcie musimy się przejść też, ale to już, słuchajcie, powoli. Ja dla Holly mam fajny domek mam przygotowany dla Holly, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobra, zmywasz to zmywaj. A czemu ty jesteś taka wściekła? Misa strachu, aha. Równowaga, znajomość, ale... A weź tam, przestań. Dobra, wiesz co, idź podrabiaj sobie lekcję. Musisz odrobić. To sobie zrób, a ty, Mercy, wiesz, też byś coś może się ogarnęła, coś zrobiła. Z Simką o imieniu Holly. Może też sobie odrób lekcję na przykład, bo na przykład masz zajęcia i ogólnie semestr ci się zaczął, także wypadałoby na przykład, no. A jakby ten fotel ma sami, to chyba jest jej... O, nasza sprzątaczka jest w ciąży. O, ciekawe. Ten Masami fotel, ona chyba go lubi. Ona zawsze tu śpi jeszcze z kieliszkiem w dłoni. Słuchajcie, to studentka idealna. Czy my mamy jeszcze tutaj coś tutaj nam... tak, o nie, no musimy zamienić. Tak, zamienimy. Dobra, Holly, ty sobie jesz i sobie oglądasz, więc ci narośnie zabawa i głód. Okej, tak rób, tak jest dobrze. O, tu jeszcze mamy jakiegoś dziada. No tak, okradniemy dom studenta przed samym końcem studiów. Czemu nie? Czemu nie? Dałam Holly, żeby pisała książkę, bo ona ogólnie chce wydać kolejną, ale daj mi, żeby się jeszcze zdrzemnęła, bo no, ma słabe ten... O, no tak, mamusia. No dobrze, porozmawiajmy. Ogólnie Lacryn zrobiła, słuchajcie, remont w pokoju naszej Holly, więc jak wrócimy ze studii, to będzie czeka na nas niespodzianka, chociaż my za długo nie zagrzejemy u Lacryn, ponieważ będziemy się od razu zaraz praktycznie przeprowadzać, ponieważ nasza Holly będzie szukała sobie takiego, wiecie, takiej oazy, takiego swojego miejsca w spokoju, ponieważ ona jest no, taką raczej zamkniętą, skrytą, lubiącą takie
taką izolację osobą, będzie chciała znaleźć swoje miejsce, gdzie będzie mogła sobie się zaszyć, wiecie, pisać książki i coś tam. Wiadomo, że z książek póki co ona się za bardzo nie będzie mogła utrzymać, ponieważ będzie to zbyt mały zarobek, że tak powiem. Od Lucklin ona dostanie tyle, że po prostu kupi sobie jakiś tam dom, kącik, miejsce, no ale resztę będzie musiała zadbać sama o jakieś rachunki czy coś. Dlatego myślę, że ona na początku dlatego zatrudni się w tym biznesie, a z czasem zobaczy, że jej kariera, jeżeli chodzi o pisarkę, nabierze tempa, no i będzie miała więcej tych pieniędzy, no i wtedy, słuchajcie, zrezygnuje. Jeżeli chodzi o miłość, to ciekawa jestem, jak tutaj właśnie będzie u Holly, bo ona jest nieprzystępna, więc raczej ciężko będzie znaleźć jej osobę, wiecie, taką, żeby której zaufa i tak dalej. No, więc tak, pisaliście mi, że taki różowy kolor i ten nasz Masato, który jest takim rudzielcem, fajnie by do siebie pasowało. No cóż, myślę, że na dzisiejszej imprezie sobie pogadamy z naszym Masato. Zobaczymy, czy będzie chciał tutaj, czy coś dobrego z tego wyniknie, czy będzie nam się fajnie gadało, raczej Holly. No, zobaczymy, słuchajcie. Zaczynajmy! Oszcie w mordę. Zobaczmy, w co żeśmy się ubrali. Okej. No dobra, jakby Mercy to tak w sumie pasuje, a Holly to w sumie jakby... No, to jakby też pasuje? No, nie wiem sama. Co myślicie o tym? Wyborny jest wręcz, dobrze. No okej, skoro już tak się ubrałaś, słuchajcie, jesteśmy w Forgotten Hollow na imprezie. Patrzcie, tu mamy cmentarz, a na dole mamy Klubix. Czemu tu nikt nie gra? Halo? Dobra, podejść tutaj, chodźcie. Chodźcie, idziemy w dół. Czemu nie możesz tam wejść, bo co? Podejść tutaj. A, okej, spoko. No i dobra, słuchajcie, jest impreza. No nie wierzę, patrzcie, w co się ubrał Masato. On jest naszym roboczym, słuchajcie, patrzcie, on się ubrał w ten sam strój, tylko męską wersję. O nie, to było przeznaczenie, słuchajcie. Dobra, chodź, ty zaraz będziesz tutaj drinki zamawiała. Chodź, podejdź. O nie, no to musimy z nim tutaj porozmawiać. Na przykład o miejscowych łowiskach. Myślę, że to jest taki temat. Możesz w ten róg, to ci coś tam się zatrybi. Nie, no po prostu hit. Dobra, wiesz co? Zamów drinka. Zamów ulubionego sobie drinka. Ty też możesz potem sobie zamówić drinka. I możesz sobie zamówić właśnie z tym naszym... Gdzie ten nasz Masato? Gdzie on jest? Nie ma go. Dobra, nieważne. Ale dobra, no na razie z nim sobie porozmawiajmy. No hit, słuchajcie, hit. Dużo jest, patrzę, że wróżek, dużo jest jakichś astronautów, ale takiego stroju jak Maholi i Masa, to nie. Po prostu aż muszę zrobić im zdjęcie, no, że po prostu ubrali się nas na imprezę halloweenową, nie dogadując się wcześniej na te same stroje, słuchajcie, szok w trampkach. Zapytaj go o gust muzyczny. Mercy, a gdzie jest twój kawaler? Gdzie jest twój kawaler? Potańcz sobie, dawaj, tańcuj. Może zaraz się trochę więcej ludzi tutaj poschodzi. Dobra. Nie lubi strasznej muzyki. Dobra, popraw mu humor. Wiesz, popraw mu humor. Zapytaj mu, jak minął dzień. Ogólnie pospędzajcie sobie czas. A pani dokąd? Pani młoda dorosła? A, to ty jesteś, znaczy w sensie z zaproszenia, co nie? O, co to było? Jakiś wampir? Dobra, wiecie co? Zrobimy jakąś sobie grupę z kimś tam. Z Andreasem, Mercy, Masami. Osvaldo, dlatego ciebie nie poznałam. Dobra, i wiecie co zrobimy? Tańcz razem. To tutaj tak więcej, znaczy nie tak. A, kurczę, to ja u Holly zrobiłam tą grupę chyba, tak? Podejść tutaj razem. I nie mogę zrobić tańcz razem? Pojedynek taneczny. Nie wiem, na przykład z nią. No dawajcie, potańcujcie troszeczkę. Tutaj Holly rozmawia i tak dalej. Można dać te tańcz razem? Nie, czekajcie. A tutaj możemy dać tańcz razem. No dobra, możemy chwilę potańczyć, Holly. Dawaj, pokaż. No, to przynajmniej trochę ludzi, patrzcie, się poschodzi. No może. Tany, słuchajcie. Tany, co ty robisz? Nienawidzę tańczyć. A, to nie tańcz, sorry, przepraszam. Ja tak szukam Osvaldo.
Rób zabawne miny, zapytaj jak minął dzień, no dawaj, pogadaj z nim. O, jest Oswaldo, to jest Oswaldo, dobra, tu mamy szafę, no to idź, idź, idźcie, idźcie sobie. Tak jest. Dobra. Czy wy rozmawiacie? O, patrzcie, on drina pije, a dla tobie nie wziął. A weź, czekaj, też sobie weź. A co? A co, słuchaj? Zamów drinka, ulubionego drinka. Zamawiaj, słuchaj. Holly, co ty jesteś, gorsza jakaś? No patrzcie, jaki mógł ci wziąć. A on ci nie wziął, no taki właśnie on jest, słuchaj. No, oni idą sobie do szafy. No, fajna imprezka, słuchajcie. Tylko Holly ma z tyłu w głowie, że ona jutro, wiecie. Weź mu tutaj, mu wypij. Możesz mu wypić? Wypij mu. Wypij mu drina. Powiedz, daj mi trochę! Czemu mi nie wziąłeś? Taki właśnie jesteś. Taki jesteś, zimny drań. O ja, jeszcze jest burza. To klimat robi, nie ma co. Dobra, gdzie wy jesteście? O tutaj, oj, śmierdzisz fajnie. Spociłaś się, czy co? A tu nie ma nic, musisz tylko... Umyj ręce dwa razy, może ci się zrobi czyściej. I skorzystaj, to na pewno. Skorzystaj sobie, no dobra. A ty, Holly, pokaż. A, Holly też się bawi. Holly ma drinka. Wzięła sobie drinka. Ale no nie mogę, że po prostu, słuchajcie, Masato akurat się przebrał w to samo. Myślę, że oni mają podobne, wiecie, zainteresowania. Na pewno, na bank. Także w sumie to fajnie. Fajnie, fajnie. Tany, tany. Dobra, tańczycie dalej. Taniec grupowy. I raz, i dwa. No, impra jest tu, słuchajcie. No i koniec imprezy. Wow! Holly zasikała się też w gacie i w ogóle. Dobra, wiecie co? Wracamy do domu aktualnie, bo już jest w ogóle druga. Nasza Holly też musi troszeczkę wyspać się, skoro jutro ma egzaminy. To już, no, ale myślę, że było dość udanie i dość fajnie, dość ciekawie na pewno. No dobra. No tak, Holly się spóźni... Znaczy, Mercy się spóźniła na zajęcia, ale Holly dała radę, spokojnie się wyspała nawet. Wiesz co, weź się przebierz, może załóż to, bo w sumie to... W sumie to jest tak nawet chłodno. Czekajcie, co my możemy tutaj robić jeszcze innego? Bo te zajęcia mamy dzisiaj. No nie będziemy, słuchajcie, dołączać do drużyny, ponieważ w sumie to zaraz już stąd wychodzimy. Ale coś byśmy mogli tutaj... Uniwersyteckie ubrania. Tutaj mamy jakieś jedzonka, zamów napój. No nic, musimy sobie grzecznie czekać, słuchajcie, na zajęcia. Znaczy, no na zajęcia, tak. Dobra, chodź tutaj i wiesz co, i sobie pisz, wróć sobie do pisania, tak jest. Kurczę, nasza współlokatorka chciała flirtować z Holly, ale Holly, wiecie, że jest nieprzystępna, no to jest zawstydzona i czuje się wręcz zażenowana zaistniałą sytuacją. No ale nic, biegniemy na zajęcia, słuchajcie. No i dobra. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, co przyniesie los, co przyniesie los. Czekajcie, gdzieś tu taka budka była. O tutaj, możemy sobie jakąś kawkę wziąć na miejscu. Kawa z... kawę... Dobra, weźmy sobie jakąś kawkę. Wypijmy sobie. Co tutaj masz? Idź na zajęcia. To ci już byłaś, halo. To ci już byłaś na zajęciach. Wiesz co, ja myślę, że sikać ci się chce. No to pójdziesz sobie sikać. Jak najbardziej. A to musisz do domu pewnie iść, co nie? No ale kawkę weź. Najpierw sobie wypijesz. Ja myślę, żebyśmy mogli właśnie zadzwonić do tego naszego kumpla Masato i trochę z nim pogadać. Troszeczkę mu się bliżej przyjrzeć, słuchajcie. Czemu nie? Czemu nie? Z tej strony mama, kiedy przyjdziesz do domu? Wychowanie cię wymagało ode mnie bardzo wiele troski i wysiłku. Może chociaż raz na jakiś czas wpaść i powiedzieć mamusi, że ją kochasz, prawda? Odwiedzę cię jutro, może... No, także bardziej wolałabym, żebyśmy poszli my do Lachlin. No ale dobra, skoro ona przyszła, no to możemy z nią porozmawiać. Jak wiecie właśnie, no nasze dziewczyny tutaj, Holly i Lachlin, mają bardzo dobre kontakty, których w sumie wcześniej nie miały jakoś za specjalnie, może w dzieciństwie Holly. Bardziej już właśnie jak ona zaczęła, wiecie, dorastać i kiedy jakby ojciec Holly zostawił Lachlin, a raczej tak ją okradł i zostawił, tak porzucił wręcz je obie i tak wtedy one się bardziej zżyły, mam wrażenie. Więc. Porozmawiajmy o czymś. Czemu jesteś nieswoja? Co ci się stało? Pogadajcie ogólnie sobie. A co ci jest? Urządź przyjęcie? O, proszę bardzo, Holly. Co ci się stanęło?
Niebywały brud. Naucz odpowiedzialności. O nie, mamy wściekłego królika w pokoju. Żeby nam chaty nie podpalił. Raz nam podpalił, pamiętacie? Na live'ie. Więc nie chciałabym, żeby to się powtórzyło. Ale Holly, ogólnie to byś spać poszła, bo już jest wpół do 10, a ty jesteś trochę śpiąca, więc myślę, że możesz się wyspać. Czekamy, słuchajcie, na oceny końcowe. Jak się dostaniemy już oceny końcowe, no to Holly będzie, słuchajcie, się przeprowadzać do Lachlin z powrotem. No a nasza Mercy tu dostanie, no bo Mercy, wiecie, jeszcze kończy studia. Ona jeszcze tych studii nie skończyła. Ona w ogóle jest dopiero jeden z czterech kursów. Jak zrobi te kursy, no to będzie miała już koniec tak jakby. No ale jeszcze cały semestr musi jednak zostać, więc ona zostanie, a my, słuchajcie, wrócimy już do mamy. I zobaczymy, co dalej, słuchajcie. To ja, Oswaldo, pójdziesz ze mną na randkę. Ok. O nie! O wow, mamy już 8 poziom umiejętności literackich. Fajnie. No, fajnie. Okej, okay, mamy kolejną super książkę. Więc ja... O, Lachlin przyszła. Myślę, że sprzedamy wydawcy. Wtedy jest więcej kasy z tego, co się orientuję. Nie wysyła jej do domu. Przywitamy się z Lachlin, skoro przyszła, no to okej. A, zamówimy sobie dowóz. Tylko weźmiemy sobie pizzę. Ze słodką kukurydzą, o. Bo przyszła właśnie Lachlin, jest właśnie Mercy, więc zamówimy sobie pizzkę. Weź to wyrzuć, bo tu jakieś śmieci. Dobrze, czekamy, niecierpliwie bardzo czekamy. O, jest dostawca pizzy, bierz. Idź weź od pana pizzkę, będziemy zajadać. Czy tutaj są dziewczynki, czy już poszły? Czekały na pizzkę i poszły, gdzie Lachlin? A jest, siedzi, dobra. Siedzi, grzecznie czeka. Usłyszała, że pizza, to wiecie, się nie rusza. Dziękujemy, panie. Panie, dziękujemy. Dobra, pizza, hello, zawołaj na posiłek. Proszę się częstować. Częstować się proszę szybciutko. Oh yeah, w oparach absurdu 6. Semestr się skończył. Średnia na koniec semestru 6. Średnia 6. Jutro wręczenie dyplomów. To była wspaniała podróż. Jutro odbędzie się ceremonia, podczas której Holly otrzyma dyplom z uczelni. Wspaniała wiadomość. Dlatego też jemy pizzę z tego powodu. Am. Chcemy wziąć udział w rozdaniu dyplomów naszej Holly. Ciekawe, czy dostanie też takie fajne zdjęcie, jak Lachlin właśnie dostała. Ciekawa jestem. Fajnie, tylko czapka nam się trochę... Trochę jakby się, wiecie, trochę no w sumie różowa, no, powinna pasować nam do, wiecie... Do stylu naszej Holly. No ale dobra, no. I co, już po odebraniu? Czy jak to? No, weź udział. Gdzie te jakieś tutaj? Patrzcie, co tu się dzieje. Czy to już jest po? Ja nie wiem, o co chodzi, słuchajcie. Dobra, wszyscy się cieszą. Jupi, odbieramy dyplomy. Lecimy po dyplomy. Halu. Gdzie właściwie? A, tutaj, z tej strony. No dobra, to czekamy, słuchajcie, czekamy. Mamy to, słuchajcie, mamy. Skończyliśmy studia. Jupila. No i co? A, mamy zdjęcie, okej. Okay. Mamy zdjęcie i na pewno mamy jakiś dyplom. A to jakaś nasza książka. No ale dyplom, też mamy dyplom. Nie jest nasz dyplom. Halo. Gdzie ty idziesz? Nie będziemy z nim rozmawiać. Halo. Aha. Ukończono studia. No dobra. Fajnie, słuchajcie. Mamy już to za sobą, a raczej Lachlin ma to już Holly ma to już za sobą, a my cieszymy się razem z nią. Możesz już się przebrać, o, tak jest. No to słuchajcie, kończymy ten odcinek. W następnym odcinku
Będziemy tutaj bardzo już zaczynać żyć na własną rękę troszeczkę. Wrócimy oczywiście do Lachlin, bo chcesz, żeby też pozabierać stamtąd jakieś różne rzeczy właśnie, jakieś typu zdjęcia, czy jakieś takie pamiątki, żeby mieć, wiecie, jako Holly. No i będziemy się przeprowadzać. Tak, Holly już ma swój kawałek ziemi, kawałek domu, który jej urządziłam. Co prawda jeszcze muszę go dokończyć go, ale to właśnie ogarnę na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Dzięki serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa, pa!